Jak myślisz, dlaczego w szkole cię nie nauczyli samodzielnego myślenia? To jest dosyć trudne pytanie. Nie, to nie jest trudne pytanie. Dlatego, że łatwiej cię zamknąć w kaganiec. Łatwiej ci powiedzieć, że twoje potrzeby tak naprawdę są nic nie warte, więc załóż maskę. Dzisiaj zapraszam na odcinek specjalny. Jak zobaczyłeś ten tytuł i miniaturkę, to pewnie zrobiłeś... Boże, trener będzie mówił o czymś, co w ogóle nie dotyczy relacji damsko-męskich. Mylisz się. To znaczy, może damsko-męskich relacji to nie dotyczy, natomiast relacji międzyludzkich tak. I teraz powiem ci coś, co powiedział mi ostatnio mój bardzo, bardzo dobry przyjaciel. I tak, to będzie niepoprawne politycznie, ale myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji jako naród, jako świat, że to da ci do myślenia. Kornel, słuchaj, czasem mam takie wrażenie, że niektórzy ludzie to... Nie dość, że dają się dymać, to jeszcze nadstawiają tyłek. I nawet ich nie interesuje, czy ta osoba, która ich dyma, będzie miała wazelinę, czy nie. Mocne, mocne. Mówiłem, że będzie mocne, tak samo jak ten tytuł. I teraz niezależnie, czy ty się oburzysz na to, co ja powiem, czy się nie oburzysz, szczerze powiedziawszy, trochę mało mnie to interesuje, bo chciałbym, żebyś zastanowił się nad jedną rzeczą. Mamy sytuację, jaką mamy, to znaczy myślę, że możemy nazwać rzeczy po imieniu. Są łamane prawa człowieka, ponieważ dostajesz karę za to, że nie stosujesz się do przepisów, które niszczą twoje zdrowie, co jest w ogóle już totalnym... No ja robię haha, kiedy to słyszę, widzę na ulicach i tak dalej. Natomiast niektórzy się na to godzą. I teraz tak, jeżeli się na to godzisz, nie mam z tym problemu. Masz do tego prawo, to jest twoje życie. Tylko mój drogi, nie bądź jak banda baranów, która na Facebooku robi dyskusję na 300 komentarzy, gdzie... Próbuję udowodnić, że maseczki są dobre albo maseczki są złe. Bo teraz są takie dwa obozy. Ci pierwsi to są ci dymani, jak powiedział mój przyjaciel. Im założysz kaganiec na głowę, to będą siedzieć nawet w buzie, by spali. A ci drudzy troszeczkę lepiej robią, bo walczą o swoje prawa. Natomiast wylewają swój żal do internetu. Ja to trochę rozumiem, bo jeżeli mnóstwo tak zwanych w cudzysłowie negatywnych emocji się w człowieku pojawia, a mamy prawo do tego, żeby być teraz wkurwieni i jako Polska, i jako obywatele świata, patrząc na to, co się dzieje. Jeżeli takie emocje narastają, jeżeli pojawia się napięcie, no to napięcie trzeba jakoś rozładować. I teraz trzy rzeczy ci dzisiaj powiem. Pierwsza rzecz to będzie historia z mojego życia, o której chyba nigdy nie mówiłem tak otwarcie i publicznie, więc myślę, że to będzie ciekawe. A dwie rzeczy to są takie proste wskazówki, jak bronić się przed reżimem. I teraz, dlaczego ja w ogóle mogę o tym mówić? Ano bo mogę, bo uważam, że mam większe jaja niż większość ludzi żyjących na świecie, czego dowodem jest wideo w marcu, gdzie mówiłem, że jeżeli pójdziesz na pewne ustępstwa według ludzi, o których teraz nie będę wspominał, ale ty dobrze wiesz, o kogo chodzi, to będziesz chodził na te ustępstwa dalej, aż pewnego dnia obudzisz się z ręką w nocniku. Mówiłem to w marcu. Zobacz sobie wideo o kryzysie, zobacz sobie wideo o COVID-zie. Zrobiłem to, nie będę na ten temat teraz dyskutował. Natomiast obrona przed reżimem to już jest dosyć poważny temat, dużo bardziej poważniejszy niż sama pandemia. Jak to działa? Otóż historia jest następująca. Jak miałem 15 lat, uciekłem z domu rodzinnego na Woodstock. Dlaczego tak się stało? Ano dlatego, że każda osoba, którą wtedy znałem, właściwie możemy bardziej powiedzieć o instytucjach, o tak powiem, będzie bardziej szlachetnie, fachowo i tak dalej. Każda instytucja, z którą miałem do czynienia, wliczając w to szkołę, wliczając w to różne kręgi osób, próbowała mi wmówić, że mam się dostosować do ich zasad, bo jak nie, to będzie źle. Źle określam jako
Wychowanie pod kloszem źle określam jako więzienie i źle określam jako sądy. Na co moja odpowiedź była następująca? Nie jestem pełnoletni, bo miałem wtedy 15 lat. Natomiast ja nie godzę się na to, by ktoś decydował o to, o tym właściwie, co mam robić w życiu, jak mam się zachowywać i na jakie komendy reagować. Bo ty musisz zdać sobie sprawę z pewnej nieprzyjemnej rzeczy, ale niestety z pewnego faktu. To, jak teraz ludzie się zachowują, to nie do końca jest... Widzisz, to nie do końca jest ich wina. Wszyscy jesteśmy warunkowani na pewne bodźce. Tak, jak psy, jak zwierzęta, to sobie możesz dopisać dowolną psychologiczną teorię. Jest pełno, które mówią o warunkowaniu, czy to instrumentalnym, czy klasycznym. I przez to, że pewne, nazwijmy to ładnie, siły cię tak warunkują, no to możesz czuć strach. Możesz czuć lęk, możesz czuć gniew i to jest normalne, że odczuwasz to uczucia właściwie. No bo uczucie, jaka jest różnica między uczuciem i emocją? Uczucie utrzymuje się przez dłuższy stan, tak? Emocja jest chwilowa. Po co ci o tym mówię? Po to, że dla mnie sytuacja jest jasna. Jeżeli masz reżim w życiu, ktoś próbuje cię do czegoś zmusić wbrew twojej woli, wbrew twoim zasadom osobistym, wbrew twoim wartościom, to mówisz nie. I zauważyłem, że duża część moich klientów, duża część kolegów przedsiębiorców, duża część klientów moich kolegów przedsiębiorców takie nie powiedziała. I widzisz, dochodzimy do miejsca, gdzie robię he w tym wideo, bo w marcu to działało. Wystarczyło powiedzieć nie, nie przyjmuję waszego syfu dotyczącego tego, że ta pandemia jest... No, że ta pandemia jest sensowna i te maseczki i te wszystkie różne rzeczy. A teraz mamy mandaty. Teraz mamy zniewolenie masowe. I dlaczego ja się tak uśmiecham? Dlatego, że po pierwsze, stało się dokładnie to, o czym mówiłem w marcu, że jeżeli nagniesz twoje własne zasady, to każdy będzie cię traktował jak kmiota, mówiąc delikatnie naprawdę. Po drugie, dlatego, że nie musisz się na to godzić, a ja widzę, że dużo ludzi się na to godzi i jeszcze przez to, że mają sprane mózgi, zachęcają innych do odrzucenia własnych wartości, własnych zasad i słuchania się reżimu. I to jest ta pierwsza rzecz, czyli warto mieć w sobie trochę buntownika. Ja tego buntownika miałem właściwie przez dużą część życia. Myślę, że do teraz też trochę jestem, inaczej nie nagrywałbym tego wideo. Ale to nie jest bunt dla buntu. To jest bunt po to, żebym miał w życiu dobrze. A jeżeli ja mam dobrze w życiu, to moją naczelną zasadą numer jeden jest to, żebyś ty też miał dobrze jako mój widz, jako mój czytelnik bloga, bądź jako mój klient. To jest naczelna wartość. Więc przejdźmy do dwóch kwestii, jak walczyć z reżimem. Pierwsze, musisz nauczyć się wyrażać swoje zdanie w asertywny sposób. Jeżeli ktoś podaje ci na stolik do jedzenia kocie odchody, to masz prawo wstać, powiedzieć: zabieraj to, ja nie będę tego spożywał. Masz pełne prawo i uważam, że w obecnej sytuacji, porównuję to do maseczek, masz nie tyle, że obowiązek, ale jeżeli to ci nie pasuje, to możesz śmiało powiedzieć: nie, nie zgadzam się na to. Nawet jak cię znajomi namawiają, nawet jak słyszysz jakieś teorie, że maseczki ratują życie. Ale ja naprawdę widziałem takie rzeczy i to się pojawia. Więc zrób z tym, co chcesz. Ja przypominam, że jeżeli ograniczasz tlen, nagrywałem również o tym wideo, co prawda krótsze, ale było we wrześniu, jeżeli zabierzesz tlen swojemu organizmowi, to twój układ immunologiczny siada od razu. Nie trzeba być lekarzem, nie trzeba być wirusologiem, nie trzeba być w życiu nikim
oprócz tego, że masz podstawową wiedzę na temat biologii, którą myślę, że duża część ludzi jednak posiada. Więc to ci wystarczy. Masz całą argumentację na temat maseczek. I teraz tak. Celem tego wideo nie jest przekazanie ci, że świat jest zły i w ogóle będziemy sobie tutaj wspólnie narzekać, tylko szukajmy jakichś rozwiązań. Po to ja tyle gadam, po to już jest 10 minut tego wideo. Też żeby dodać otuchy, bo widzę, że wiele osób się boi, a mnie przeraża strach przed reżimem. Przeraża. I zastanawiałem się długo, co mogę z tym zrobić. Pomyślałem, że zacznę od wideo. Jeżeli to w jakiś sposób się spodoba, może jedna osoba pójdzie po rozum do głowy, no to kontynuuję to, co zacząłem. Mówiąc o asertywności, przechodzimy do drugiej zasady, czyli wyrażanie tej asertywności w odpowiedni sposób. Zobacz, policjant, który daje ci mandat, też jest człowiekiem. I to nie jest wina policjanta, że on daje ci mandat. Ja wiem, że teraz pewnie mówisz, o Kordel, to jest nieprawda, policjanci są źli, bo karają tam 500 za mandaty. Znaczy za brak maseczki. Słuchaj, policjant wykonuje swoją robotę. Każdy z nas wykonuje swoją robotę, tak? Niezależnie, czy ktoś jest trenerem, policjantem, lekarzem, celebrytą i tak dalej, czy tynkarzem. Nie możesz winić policjanta, ale możesz grzecznie z nim porozmawiać o tym, że masz swoje prawa i podjąłeś decyzję, że nie będziesz się stosował do tego, co jest narzucone przez reżim. Celowo mówię reżim, bo sytuacja nie jest tak piękna jak w marcu, kwietniu i maju, gdzie maseczki były tak naprawdę dowolne, tylko teraz pojawiły się kary. Czyli znowu wracamy do warunkowania nas jak psy. Pozdrawiam. Jak w praktyczny sposób w sytuacji zagrożenia sobie z tym poradzić? Znam osoby, które się uczą na pamięć kodeksu karnego. To jest dobra opcja, tym bardziej, że przeciętny policjant kodeksu karnego nie zna. I wiem to z doświadczenia. To nie jest obserwacja, to nie jest kwestia, że znajomy znajomego mi mówił, że kiedyś dostał mandat. To jest moje doświadczenie. Zazwyczaj policjanci, przynajmniej szeregowi, którzy gdzieś tam jeżdżą, nie znają kodeksu karnego. Natomiast wyskakując do kogoś z paragrafem, od razu budzisz wrogość. Kiedy ty się bronisz tak otwarcie, kiedy ty wyciągasz nóż, metaforycznie mówiąc, wyciągasz nóż i chcesz kogoś pociąć, odbijać atak. Powodujesz więcej agresji. Próbujesz zwalczyć agresję agresją, a widzisz, to nie do końca działa dobrze. Natomiast ja zachęcam ciebie do tego, żebyś ty rozmawiał i prowadził dyskusję na żywo w sytuacji zagrożenia w odpowiedni sposób. Co to znaczy? Przećwiczmy sobie pewną scenkę. To będzie trudne, bo ja nagrywam wideo, a ty je oglądasz. Nie masz możliwości się wypowiedzieć, więc zapraszam do komentarzy. Pisz, co o tym sądzisz. Natomiast policjant to też człowiek. Jeżeli już to ogarnąłeś, to wiedz, że być może on też nie widzi sensu w obecnym prawie, prawie, którego tak naprawdę nie ma zapisanego w Konstytucji, ale to o tym zaraz powiem. Więc musisz znaleźć z nim nić porozumienia. Jak to zrobić? Nie wyskakujesz na niego z mordą, tylko zaczynasz rozmawiać jak osoba, która nie została złapana na gorącym uczynku, jak osoba, która nie chce walczyć, ale osoba, która z uśmiechem na twarzy informuje o swoich prawach, z uśmiechem na twarzy prowadzi konwersację i wtedy dopiero policjant może zobaczyć w tobie człowieka. Mam nadzieję, że nadążasz. Ja spróbuję to powtórzyć, bo to jest trudne i warto nauczyć się dyskutowania, warto nauczyć się argumentowania swoich racji, warto nauczyć się asertywności, takiej jak to zrobić krok po kroku. To nie jest temat na 20-minutowe wideo, tylko to jest temat na kilkugodzinne szkolenie. Masz to na przykład w kursie Niezniszczalny, poniżej będzie link. Dlatego tutaj chciałbym tylko zahaczyć o temat i powiedzieć, że to, że ty nie chcesz nosić maseczki i jesteś zezłoszczony na to, co się dzieje w naszym kraju czy na świecie, jest normalne. Chciałbym tak dodać otuchy tym, którzy
zaczęli myśleć, że coś jest z nimi nie w porządku, bo oni jednak nie będą nosili maseczki, a wszyscy znajomi mówią, że masz nosić maseczkę i w ogóle jesteś kretynem, jak tego nie robisz, bo chroni przed wirusem, bla, bla, bla. Okej, podsumujmy sobie krótko całe wideo, bo być może teraz jesteś w szoku, że tu trener się wypowiada na takie tematy, być może jesteś w szoku, że ja w ogóle takie wideo dodaję i publikuję. No cóż, ja też jestem w szoku, że żyjemy w popieprzonym kraju, natomiast życie nauczyło mnie tego, żeby oprócz zauważania problemu starać się rozwiązać ten problem. I widzisz, doszliśmy do takiego pięknego momentu ludzkości i naszej cywilizacji, że tego problemu nie rozwiąże nikt inny jak ty sam. Nie pomogą ci struktury społeczne, nie pomoże ci prawo, nie pomoże ci państwo, nie pomoże ci WHO, które jest zresztą skorumpowane, ale to jest temat na inną rozmowę. Tylko musisz sam zacząć myśleć i wyciągać pewne wnioski. Więc podsumujmy krótko. Pierwsza rzecz. Jeżeli coś ci nie pasuje, mówisz nie. W przypadku, kiedy rozmawiasz ze znajomymi, wystarczy nie. I możesz skończyć dyskusję. W przypadku, gdy rozmawiasz z organem, aparatem dobrowolnego przymusu, jak to mówił mój historyk ze szkoły, czyli z panem policjantem, być może do sądu trafisz za brak maseczki, no różnie bywa, to już samo nie wystarczy. Natomiast musisz się nauczyć retoryki, musisz się nauczyć argumentacji swoich racji i wtedy możesz wygrać. I wtedy na przykład powołanie się na kodeks karny czy na różne paragrafy ma sens, bo sytuacja jest poważna. Druga kwestia. Wspomniałem o asertywności i co prawda tego się nie da zrobić przez 20-minutowe wideo, ale chciałbym zaznaczyć tylko, że asertywność w tej sytuacji, czyli powiedzmy, masz potrzebę oddychania świeżym powietrzem bez maski, asertywność w tym miejscu jest bardzo dobra. Gdybyś jeszcze miał wątpliwości, bo wiesz, ja nie wiem, no do mnie docierają głosy w internecie, że ludzie po prostu bez problemu dają sobie nałożyć kaganiec na głowę i są z tego zadowoleni. Więc dlatego takie wideo przygotowałem, bo być może ty też masz ten problem. Trzecia kwestia, to o czym wspomniałem, czyli nie skakanie z nożem na twojego oponenta, tylko zauważenie, że to też jest człowiek, wykonuje swoją pracę i to ty musisz pomyśleć samodzielnie, w jaki sposób mieć to, czego chcesz, ale żeby nie rozlało się za dużo krwi. Mówiąc oczywiście metaforycznie. Chociaż nawet nie metaforycznie. No, jest dosyć duże prawdopodobieństwo z mojej perspektywy, że w następnym roku możemy mieć zamieszki na ulicach. Już teraz widziałem wideo, gdzie w pewnej części Polski takie rzeczy się dzieją. I powiem ci szczerze, nie martwi mnie to. Bo być może gdybym był człowiekiem takim, jakim byłem w wieku 15 lat, to sam bym do takich zamieszek dołączył. Ale powiedzmy, że jestem już trochę dojrzalszy, powiedzmy, że trochę już mnie bolą kości na takie różne bitki, jak za młodych lat, więc po prostu nie dołączam. Nawet zresztą nie miałem okazji, ale takie rzeczy się dzieją, chcę cię troszeczkę uświadomić. Co dalej? Widzisz, ja celowo wspominam o samodzielnym myśleniu i celowo to wideo jest dosyć długie, dlatego że uważam, że kwestia świadomości to jest coś, czego nas celowo nie nauczyli. I teraz dochodzimy do chyba całego meritum, zataczamy takie koło tego wideo. Więc słuchaj się nas, płać pieniądze nam za to, że cię chronimy, znaczy chronimy przed zagrożeniem, które nie istnieje. Myślę, że zakończę to w ten sposób. Dziękuję pięknie za uwagę. Szanuję bardzo tych, którzy dotrwali do końca. Ja myślę, że jeszcze powycinam trochę to wideo, żeby to wszystko było bardziej jasne, klarowne i przejrzyste. Natomiast bardzo potrzebuję od ciebie informacji zwrotnej. Daj komentarz, łapa w górę, jeżeli ci się podoba. Subskrypcja i widzimy się już niedługo. A jeżeli chcesz nabrać troszeczkę odwagi,
która przyda się w dzisiejszych czasach, to powiem Ci tak dla otuchy, że lat temu, no to już trochę było. Ja i koledzy z podwórka baliśmy się, że ktoś może nas przebić nożem, baliśmy się, że możemy dostać kastetem, baliśmy się, że możemy dostać w ciemnym zaułku porządny łomot od 5 gości, ale nikt z nas nie bał się wyrażać własnego zdania. A teraz niestety i mężczyźni, i kobiety, widzę, tracą tą zdolność. Niektórzy nigdy jej nie mieli, niektórzy tracą. I powiem Ci, że mnie to smuci. Bardzo mnie to smuci i przeraża. Natomiast zastanawiam się, co jeszcze mogę z tym zrobić, oprócz nagrania takiego wideo dosyć poważnego, dosyć, jak tu ktoś mi zaraz zarzuci w komentarzach, niezwiązanego z relacjami i w ogóle, Kordel, jakie Ty masz prawo o tym mówić? Już jeden taki cwaniaczek się na Facebooku znalazł, jak napisałem, jak zapobiec pandemii. Na bazie moich doświadczeń, na bazie mojej wiedzy i na bazie moich obserwacji, które myślę są dosyć szerokie. Bo jeżeli chodzi o kryzysy, to historia lubi się powtarzać. Co 12 lat jest jakiś kryzys. I powtórzę właściwie ostatni raz, żeby tak Ci dobrze to zapadło w pamięć. W marcu już mówiłem, że dużo osób jest w ciemnej dupie, a jeżeli Ty nie chcesz być, to musisz działać inaczej.